use them to explain how all this came to pass. Recording this confession may be the last thing I ever do. The dark magic that destroyed this land is slowly killing me too. And it's all my fault. Yes, the sudden chance. Oh yeah, kolejne puzzle. Tak, smarki z nosa też są dobre na takie rzeczy. O nie. Zabytka. Oczywiście. Czat. No właśnie. Wcale nie jest taka prosta, Robert. Ja cię kręcę. Nie, co ty robisz? O Boże, już psułaś. No do góry te trójkąciki są dobrze. To musi się dostać gdzieś do góry pewnie. Albo tu na dół może. Jestem pewna. Nie, to na pewno nie, czyli to musi iść do góry. Nie, to tu nie pasuje jednak. Te zielone piórka. Chili con carne. Ojej, lubiłam to w Simsach gotować, a nigdy tego nie jadłam naprawdę. Może być, Piotrek. Coś, żeby się dało zrobić szybko, żeby było dużo i żeby było tanio. Robert. Co ja? Tak, to jest najgorsze, że widzisz z opóźnieniem i nie będziesz mi w stanie pomóc. No co, niebieskie na lewo, zielone na prawo, żółte w środku. To z grubsza, a potem się sam ułoży. O nie, to nie pasuje jednak. Czemu to nie pasuje? Powinno pasować według mnie. Hej, Kalinkus. Witam serdecznie. Tak, myślę, że wszyscy oglądający mogą sobie iść spokojnie zrobić herbatę czy kawę. Ja tutaj będę sobie klikać do rana. zielone. Może to takie długie. Zobaczymy. O, pasuje. Tutaj powinno zaś nam przypasować. Tutaj się łączy dobrze. Dobra. A ten środek tutaj trochę mnie myli, bo nie za bardzo wiem, jak to ma być ułożone, wiesz? Skrzydła powinny się układać wszystkie w tam... O, tak będzie okej. Okay. To jeszcze... Gdzie to będzie? Coś mi tu nie trybi, kurde. Te fioletowe kolory takie. Oj. Nie, tutaj to powinno być... O, ten kwadrat. To spróbujemy go przesunąć. Duch się nie łączy. No jestem chora, jestem niestety przeziębiona, także
Za ten głos przepraszam i za moje smarki. Duch się nie łączy, mi Piotr mówi. No właśnie. A tutaj, tutaj pewnie jest to źle, nie? O właśnie, tak. O właśnie, dobrze. Miałeś rację. Jeszcze. A, to chyba nie będzie to pasowało dobrze. To powinno być. To mi nie pasuje tutaj też. Ani to, ani to. Ale to jest zielone, powinno być. To może ten kwadracik. Trójkącik znaczy. O, tak? Granatowe, czyli to byśmy musieli poprzesuwać jakoś w ten sposób. Chyba nie. Ani tu, ani tu. To mi nie pasuje. Czekajcie, tutaj powinno być niebieski. To jest Grim Legends 2, druga część z polskiego przygodowego studia Artifact Mundi. Co piszesz, Piotrek? Czekaj, niebieski kolor jest dupą pawia. Dupą pawia. No tak, tak, tylko. O, to jedno pasuje. A, no to czyli zostaje nam tylko to. Musimy przenieść. Tak. Tak. I tylko ten dół mi teraz tutaj coś znowu nie bangla. Nie, popsułam. No czekajcie, no już prawie wszystko jest. Tylko ta jedna część. A ten dół jakoś mi nie pasuje, zobaczcie, te skrzydła mi nie podchodzą tutaj, to się nie łączy. Cały czas masz źle na tym, ten początek. Tutaj jeszcze! Przy głowie masz źle. No to mów, bo ja tego nie przyuważyłam, ale jak mam to odwrócić? Czekaj, bo ja teraz nie chcę tego pomerdać jeszcze bardziej. Dół jest dobrze. To tutaj muszę być, muszę to zamienić, dobra. Teraz zauważyłam. Tak. I jeszcze gdzieś. Waj. Źle. To. Tak! Ach. Jeju. Udało się, słuchajcie, było takie trudne. Zrobić. Zgłupiałam. Mamy trzy szpule. Klikającą czaszkę. A zasięgam podpowiedź. O Jezu, to maleństwo, maleńki kluczyk, nawet go nie zauważyłam. A, to jest kluczyk do łodzi. Dobrze. Kluczyk do łodzi, okej. Okay. Czyli generalnie byśmy mogli odpłynąć. O, patrzcie, zauważyłam. Ale czy sięgniemy? Nie. Jakieś narzędzie, żeby sięgnąć do płótna z góry. Nie, w szopie to już nic nie ma. Tutaj jeszcze w tej komplecie. A może tą koszulę? Nie.
Nie mam pomysłu. Coś musimy zrobić. Jakieś... O, dobra, zapomniałam o tej jaskółce zupełnie. Że ona nam może sięgnąć. Wiesz co, ona będzie przetłumaczona na pewno na język polski, tylko oni to robią dopiero jakiś czas po premierze. Zdecydowanie te polskie wersje, no gra się w niej przyjemniej, bo jak ktoś ma problem z dziwnymi słówkami z angielskim, tak jak ja, to wtedy to jest trochę trudniejsza. Dobra. No i cóż teraz? No zaraz, a może ta jaskółka nam też sięgnie to płótno? Tak. Dobra. Czy to nam wystarczy, żeby zalecić to? Tak jest. Naszym miodem oblepiamy. A to spytaj się najlepiej jej sam. Bo to nie miejsce na takie dyskusje prowadzę. No i co? To możemy płynąć chyba, tak? Czy jeszcze coś tu nam... A. Coś nie bardzo. Okej. A, czyli jaskółka nas opuszcza. Dobra, to jedziemy. Jedziemy z koksem. Niech to opuszcza. Ale się narobiła. That green mist! Watch out! No! Wow! Co się dzieje? Kraken! Lubię wam. Kraken. Wow, jesteśmy pod wodą? A tam jest jakiś koleś? Jakiś przystojniak? Thank goodness you're alive. We need your help. Find the burnt house in the forest. You will find your answers there. I must go. You're not safe with me here. Who was that man? He saved my life, then he just vanished. Jakiś fioletowy czarodziej. jesteśmy na bagnach, ale piękne. Piękne. Jaka słodka mała wyderka. Jeju. Tak, koniecznie musimy ją uratować. O Boże, my goodness, the blood. He's dead. Dobra, nie żyje, zabieramy mu szyjnik. Jakiś Prince Charming pewnie. Ale musi mieć coś ostrego. Na razie nic tutaj chyba nie ma. Dajcie w głąb. Co to za stworek? Wygląda jak... Jeju, jak jakiś... ślimaczek. Albo... A ja sobie wleciałam z głowy. Się nazywali. Ale nic tu nie zrobimy na razie z nim. A, tu kolejne pióro. It started after my wife gave birth to our eighth child. O, ósme dziecko. It was a
time of peace between the Swan and Eagle Kingdoms. I'm ashamed to admit this, but peacetime and everyday family life bored me tremendously. I had always been interested in magic, but in those soft, easy times, that interest grew into an obsession. I knew my wife wouldn't understand, and my subjects would abhor me, so I practiced the arcane arts in secret. It was my guilty pleasure, my forbidden fruit. That's when she appeared, the sorceress. Jak wiem, życie to będzie właśnie ta macocha. Jakieś malutkie drzwiczki. Muszla. Może muszlę da się uwalić tutaj tą wodę. Tak. No line cross. Przecinało. A tam to się mogę ruszyć każdym. Przecinę wszystko. Kurde. Robert, masz jakiś pomysł na tą ultra trudną zagadkę? Ultra trudną? No. Pomysł trochę. Wyciągnij pomarańczowy w prawo, poza ten żółty i zielony. No. I co teraz? Nie wiem, nie widzę. Dużo się świeci na czerwono. No to zielony i żółty musisz wcisnąć tam do środka. A, faktycznie. Jest! Chodź, maluszku. Będzie teraz ona nam pomagać. Kryształy.
wystrzelam, jak się zapalały teraz. Is that you, little pea? Not you? Oh, sorry. You humans all look the same. Anyways, thanks for taking these things off me. I'll let you pass. Ale fajnie, od razu mi się skojarzyło z Child of Light. That's the house where the queen lived. I might find some clues inside. Ojej, jak to pięknie znowu, baśniowo. Dziku. No, z pewnością się zobaczymy na balkonie. Wow, jak za dużo klikam, to zobaczcie, co się dzieje. Mgła. I need to focus. Ale znaku na rok jest teraz lepiej. Muszę wyzdrowieć. Zaraz będzie PGA. No już to już tylko kadr, wczoraj było gorzej. No dobra, tutaj ktoś zamaskowali. Okej, mamy medalion. Pewnie tutaj. Klucz i... Co to? A, no tak. Było coś, była taka bajka. Tak też teraz mi się przypomniało. O tym, że zamieniali się w łabędzie. I mi się... Tak, było. To chyba właśnie ta paść Andersena z Daisy. Właśnie, a żołędzie jakieś coś. O, ale nie mamy nic do przecinania. Zobaczymy, czy da się otworzyć. Jakiś labirynt. Ale... Muszę to czymś obdrapać. Też jest znowu ta roślina. Dobra. Coś tu jeszcze trzeba wykombinować. Może siatka? Ale nie. Cóż ja tu mogę? O nie, ludzika też. Zrobimy.
jeszcze żywa. Landing land. No, uciekaj, pewnie, pewnie. No, do zobaczyska. Do zobaczyska, dziękuję za towarzycho. Może trzeba pozbierać jagody? Nie. Nie o to chodzi. Poczekaj, siadeczko. Robert? O co chodzi z tą zagadką? No patrz. Nic nie chcę robić. No mam jakąś siatkę. Biorę hinta. No nie mogę. Tu jest... A, tu jest ta szczoteczka. Czyli szczotka to jest na... ten labirynt z pewnością. Sprzątamy. O. Jak ona chodzi? A, ona chodzi po tych liniach. Dobra. O, takie zagadki to lubię. Takie są na poziomie. Tak, takie są na moich poziomie. Oh no, that mist again. The Dark Swan? Zawalona piwnica. Fragment opowieści, ale nie mamy pióra. Myślę. Może wydra? Nie, też nie. Co to zrobić? A właśnie. Zapomniałam. Mamy piłę. Our brother, he's lost his mind. The child, you must save the child. There's a house by the waterfall, beyond the underground tunnel. Take this, go to the bridge. Hurry, please. Zobaczcie, że oni nas, ci wszyscy bracia, czyli zaklęci w tym łabędzie, oni nam pomagają i umierają. No, don't you die on me. No, no. Kolejny gościu, weź to, rozwiąż zagadkę. Ale on umiera, no co ma zrobić? Drzewo. Genealogiczne. Te pajęczyny, fuu.
Nie, błagam, tylko nie zagadkę z kolorowymi kulkami. Więcej pereł. A, to są perły. Dobra, na razie nie mamy. What? A to się da coś tu zrobić? Coś tu brakuje. A, i to jest ta piwnica, gdzie nie mogliśmy wejść. Rozumiem. Rozumiem. Możemy się tu jeszcze cofnąć. O matko, szukamy pereł. Wszystkie? A, jeszcze dwie. Wtedy, proszę państwa. I tych już ja nie widzę. A jest. Musi żaba była jedna. I małże. Mamy wszystko. I te perły pewnie tutaj. Czyli z tej strony muszą być czerwone. Zmyślnie zrobić. Tak. No, czerwonych tu brakuje. I tutaj by nam jeszcze dwie zostały. O, i chyba źle zrobiłam, wiecie. Nie. Tak. Ale zamiąchałaś. Nie, bo chcę najpierw użyć jedną. Oh, a nie, zaraz, rozwaliłam! Rozwaliłam całą koncepcję, nie. Coś tu nie tak zrobiłam. To jednak nie był głupi pomysł. Jest jeszcze ta jedna kuleczka. Nie mam pojęcia. Powinnam ci dać dostęp do TeamViewera, ażebyś sam to zrobił. No pewnie. Nie, naprawdę. O, dobra, można rozrobić reset. Zrobiłam. Jaką taktykę tutaj obrać w tej zagadce? Bo chciałam zrobić, żeby wyciągnąć tutaj fioletowe, a tutaj te czerwone równocześnie. Czyli tak. Tak ładnie parami zabierałeś za pierwszym razem. Właśnie, no bo potem tak... zacząłeś wstawiać po kolei jakoś, zamiast... Ech. Może po prostu obrócić je w ten sposób. O, na tej zasadzie. Tak.
Tak, tylko ostatnie teraz tutaj te dwa nie będą pasowały. Ani tu, ani tu. To pojedynczo, bo to jakoś trzeba zrobić. Hał, hał, hał. Dobrze robisz, no i co teraz, Piotrek? Jak to zrobić? Te dwie ostatnie. Te czerwone poprawy, jakby się obróciły, one się nie zejdą na jedno. No chyba nie. O nie, dobra, tak się udało. To teraz czekajcie, tutaj jeden fioletowy zostaje. Jeden fioletowy na lewo, jeden czerwony na prawo i po środku jest jeszcze fioletowy. A jak to zrobić, żeby było dobrze? Spróbujemy... O, kurde. Może jakoś w ten sposób. To zostaje nam biały. Zrób tak, aby między fioletowymi były trzy białe. Trzy białe. Ale Piotrek. W sensie, że co? Ja boję się, że sobie namiącham zaraz za bardzo. I just skip it. Nie! To jest średnio zaawansowany poziom. Ja nie będę szła na łatwiznę. Wytężcie umysły. Dlaczego Piotr mówi, że były trzy białe? Zrobić. Nie mam pojęcia. I tu w kółko możemy sobie tak kręcić. Trzy białe i siedem białych, to trochę mówię. Między fioletowymi, tak? Czyli, ale tym pojedynczym, tak? To jak to zrobić? Trzy białe. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Pozdrawiam też wszystkich piratów. Kurde, Piotrek, ale jak to mam zrobić? Więc tego, czekaj, muszę zobaczyć, co to Piotrek pisze. Więc
niestety tego samego koloru, trzy białe. Jezu, Piotrek. Jakie ty trudne tutaj mi rzeczy zadajesz do zrobienia. Jak to zrobić? To są trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie umiem tego zrobić, jestem za głupia. Zostaje mi jeden klocek. Licz i kręć, Jezus Piotrek! To nie jest takie łatwe, jak ja nie mam wizji, o co ci chodzi, dobrze? Jak to przesunąć, to cholerstwo? No, wystarczyło obrócić. Chociaż? Czy nie? Nie, no bo... No, wystarczyło obrócić ten czerwony z lewej. Kurna, popsułam. Popsułam! Nie nadaje się do tej gry. No to jest właśnie to. I tutaj by się przydał SharePlay. Właśnie to by się przydał szerwy, żebym ci mogła dać spada albo mychę. Robert, nie, wiecie co, ja chyba tego nie ułożę. No prawie miałeś. No prawie miałam, ale już nie umiem tego cofnąć, bo zapomniałam co ja zrobiłam. To przestań kręcić. Przestań kręcić, przestałam. I to ja poczekam 20 sekund. Pójdę sobie po nowe chusteczki, a ty tutaj obczaj. O Grzesiu, a może ty mi to zrobisz? Trudna zagadka, a ty lubisz takie. Chcesz sprawdzić? Tak, kolory. Zrobiłeś? Czy wymyśliłeś? No przecież wiem, jak to trzeba zrobić. Ojej, no to czekaj, już idę. Teraz sobie tylko... Gdzie jest moja bułeczka? Daj tu. No to słucham. Jak gotowe jest? Co tu Piotrowi gotowe jest? Obróć? No nie obróć, co to da? No nie, słucham Robert ciebie. Masz pierwszeństwo. Obróć te po prawej, tak żeby ten biały, którego nie ma, był na górze. Dobra, tak, w ten sposób. No i teraz te powinny ci się wpasować, jak przekręcisz to duże kółko. No dobrze, ale zostaje jeden czerwony, który... To teraz nie... obróć czerwony analogicznie, żeby ten biały był po drugiej stronie. Znaczy, taka zasada jest generalnie. A, czekaj, tak. Łe, nie. A teraz fioletowe nie śmigają. Kurde. A tu ci się rozjechało. Rozjechało mi się coś. No patrz, albo fioletowe, albo czerwone. Albo trzeba było oboma tak od razu zrobić, a nie pojedynczo. Haha. Ha. No, super. Jezu. Piotrek, nie pisz mi wróć. Bo ja mi to no. Dochodzi po 20 sekundach. Trzeba było pewnie. A Robsona mam słuchawkę na live. Dobra, poczekaj, czekaj. Czyli... Jak to teraz? Jezus, Piotrek, jak się zdenerwował, bo cię zbanuję ze przekleństwa. Czekajcie. Jak to cofnąć teraz? Jezus. No tu jest jeszcze ułożone, to tak...
Kurde, Robert. No jeśli masz czerwoną na dole cały czas, to wystarczy, że czerwone obrócisz. Czerwone miałem ułożone właśnie. Tylko fioletowy jeden został tak samo jak było przed chwilą. No to poczekaj, to ułóżmy to musisz fioletowe kółko obrócić. Zamienić ten biały tam. Potem obrócić duże kółko. I wrócisz. Chyba. No ale to ciągle... Nie, no bo teraz zrobić w kółko to samo. To muszę jakoś... Tak chyba. I teraz by trzeba równocześnie obrócić. Nie, to teraz to popsuję. No nie, wróciłam do punktu wyjścia, a ciągle mi ten jeden zostaje. Nie mam pomysłu. Mogę zrobić skip? No i dobrze było. No nie było dobrze. No dobra. I teraz trzeba było oba kółka obrócić. I nie obróciłaś drugiego. Kurwa macie. Ej, odbierz telefon. Piotrek do mnie chyba dzwoni. A gdzie mam telefon? No bo nie wiem. Ej, a mam tutaj, a mi nic nie dzwoniło. Poczekaj, Piotrek dzwoni do ciebie. No, słucham. Halo? No, mówiłam ci, że jest opóźnienie, Piotrek. Z 20 sekund. Dlatego jest trudno po prostu. No wiem, zobaczymy. No nic nie ruszałam. Powinieneś widzieć, że ta jedna kulka fioletowa jest na samym dole. Duże koło o 180 stopni. Obędzie w którą stronę? To będę miała teraz czerwone kuleczki mam po prawej stronie, zamiast fioletowych. To nie, to w drugą stronę. No ale to mogę po bogu robić. Będę czekać za każdym ruchem. No wróciłam, chciałam już z powrotem. Czy tak jest dobrze? Za dużo? No dobrze, ale jeden fioletowy wtedy jest w tym czerwonym kółeczku. Tego fioletowego tak nie robię. O nie, czekaj, dobra.
to nic nie damiesz. Bo się przesuwa i jest...